Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Pozwólcie Państwo, że kilka słów powiem, a właściwie oprę się na wielu elementach związanych z cytatami wystąpień, opracowań, artykułów polskich ekonomistów. Bo inflacja to nie jest coś, do czego możemy się przyzwyczaić, jeśli chodzi o funkcjonowanie każdego z nas, każdej polskiej rodziny, każdego obywatela. I zacytuję tutaj, że w jednym z wystąpień jeden z polskich ekonomistów nazwał, że inflacja jest jak krak, który drąży kieszenie Polek i Polaków. Inflacja wymknęła się spod kontroli władzy. To pokazuje duże, proszę Państwa, niebezpieczeństwo. Najgorzej, kiedy byśmy się przyzwyczaili do tego, że 7, 8, nie daj Boże 10, 12% to będzie coś, co jest rzeczą normalną. Myślę, że każdy z nas widzi to, co jest efektem inflacji na rynku żywności, paliw, usług i wszystkiego, co jest w obrocie potrzebne do utrzymania każdej z naszych rodzin. Szanowni Państwo, tak jak podczas spotkania tutaj naszego, pan minister Skuza przytoczył, że przy poziomie około 5% inflacji do budżetu państwa wpływa około 10 miliardów złotych, to łatwo sobie policzyć, kiedy jest prawie 8, a na początku roku to może być blisko 10, oby nie było, no to około 18-12 miliardów złotych, tyle więcej wpłynie do budżetu państwa. Wpłynie skąd? Wpłynie z kieszeni każdego obywatela, z każdej kieszeni Polki i Polaka. Natomiast to, co tutaj dzisiaj jest przedmiotem naszych obrad, co ja oceniam pozytywnie, bo jest to rzecz potrzebna, o wiele może spóźniona, natomiast jest to rzecz, którą tutaj zacytuję również polskich ekonomistów, którzy mówią, że projekt, ta ustawa wprowadzona już, teraz mówimy o projekcie ustawy, spłaszczy inflację na początku roku od 0,3 do 0,5%, aby po 31 maja nadrobić ten okres spłaszczenia. Pan minister powiedział bardzo ważną rzecz, kiedy rozmawialiśmy, że to jest do maja, natomiast rząd będzie śledził. Czyli jeżeli będzie potrzeba jeszcze reakcji w czerwcu, w lipcu albo w maju, to takie reakcje będą, aby ta inflacja nie wymknęła się już całkowicie spod kontroli. Polska, proszę Państwa, jest dzisiaj w pierwszej piątce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wielkość inflacji. I nie można tego zrzucić tylko na czynniki zewnętrzne, bo czynniki zewnętrzne, średnia inflacja w krajach euro i Unii Europejskiej jest na poziomie 4,9, ale są kraje, gdzie mają 1,907 i oczywiście są kraje takie jak Litwa czy Łotwa, gdzie to jest około 9-9,5% w przypadku Litwy. My przypomnę 7,7. W związku z tym te 60%, a może prawie drugie tyle, to jest efekt działalności polskiego rządu, jeśli chodzi o inflację. I co ci polscy ekonomiści napisali? Że ten wzrost inflacji, wyższy niż średnia w Unii Europejskiej, to jest efekt ekspansywnej polityki rządu i banku centralnego. Co to znaczy na taki prosty język? Szanowni Państwo, jeżeli w latach 2015, w roku 2015 do dzisiaj wielkość długu publicznego to jest wzrost około 500 miliardów złotych, czyli statystycznie to wypada około 85 do 90 miliardów rocznie. Tylko przypomnę, statystycznie za rządów PO-PSL dług publiczny przyrastał rocznie około 40 miliardów złotych. Również powiem, że okres, szczególnie tych czterech lat, 2015-2019, to jest okres największego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, w Polsce i na świecie. Czy myśmy z tego okresu wykorzystali, jeśli chodzi o to, co jest związane z bogactwem, a mianowicie odkładaniem na trudne czasy? Absolutnie nie. Te dane pokazują, że ekspansywna polityka rządu w wydawaniu pieniędzy, szeroko rozumianym, to była jedna i nadal jest jedną z bardzo niebezpiecznych polityk.
To jest po pierwsze. Po drugie, ta ekspansywna polityka, to tutaj chyba przytoczę tylko ze dwa fakty, a mianowicie, jeżeli spojrzymy na wydatki związane z budżetem, tym, którym będziemy rozmawiali, to na przykład w KPRM-ie między 2015 a obecnym, przepraszam, a przyszłym rokiem 2022, wiecie Państwo, ile rosną wydatki KPRM-u? O 644%. Oczywiście jest tłumaczenie, nowe zadania, zadania można dopasować. Powołanych ponad 20 nowych instytucji i ponad 40 różnego wprowadzonych danin i opłat. Ta polityka prowadzi do takiego efektu między innymi, że mamy prawie dwukrotnie wyższą inflację niż średnia inflacja w Unii Europejskiej. I to nie jest coś, co jest obok nas. Ta inflacja dotyczy każdego z każdej Polki, każdego Polaka. To jest drenowanie kieszeni, tak jak powiedziałem na wstępie, jeżeli to się utrzyma, to między 18 a 20 miliardów, taki będzie szacowany wzrost dochodów płynących ze wzrostu inflacji. Jeszcze raz przypomnę, przy poziomie wzrostu inflacji o 5%, pan minister Skuza oszacował to na poziomie około 10 miliardów, te wartości podał na Komisji Budżetu i Finansów. Do tych czynników wewnętrznych, proszę Państwa, które wpływają na inflację, to jest nieroztropna polityka banku centralnego, tak mówią polscy ekonomiści. Pamiętamy o tym, co dotyczy stóp procentowych. Nie ma problemu, jest wszystko pod kontrolą, utrzymujemy najniższe oprocentowanie kredytów w Unii Europejskiej, w Europie, a może i na świecie, po to, żeby... I tu następuje argumentacja. Pamiętacie Państwo również zdanie pana prezesa, mamy nieograniczone ilości pieniędzy, gotówki, złota. To nie jest tak, że pieniądze są, rodzą się poprzez pracę drukarek. Pieniądz jest pochodną wartości produkcji gospodarczej jako całości usług, produkcji i wszystkiego tego, co jest związane z gospodarką narodową. Tego nie da się wytworzyć na drukarce i mówić, mamy nieograniczone ilości pieniędzy i utrzymywać stopy na najniższej wskaźniku w Unii Europejskiej. Kompletny brak szacunku dla pieniądza i jego wartości, połączony z ekspansywnymi wydatkami. I teraz, co ci polscy ekonomiści proponują? Szanowni Państwo, jest to krótkich kilka elementów, które proponują polscy ekonomiści. Po pierwsze, polityka monetarna, czyli stopy procentowe muszą być realne do tego, co się dzieje na rynku. Nie można ze względów politycznych, ideologicznych trzymać stóp procentowych na zerowym poziomie i mówić, bo to korzystnie wpływa. W krótkim terminie tak. Państwa, to już są takie efekty, kiedy już nie będę podawał tego kraju, żeby nie wzbudzać emocji. Budowano gospodarkę tak samo, pompowano bez opamiętania pieniądze, przyznawano pieniądze za wszelkiego rodzaju działania, gotowości do pracy i inne rzeczy. Po 10 latach skończyło się to tragicznie. Ja mówię to, panie ministrze, po to, żebyście państwo wsłuchiwali się niekoniecznie w głos polityczny, można powiedzieć. Politycy to jednak mają tutaj ten element polityczny, oni będą patrzyli z tego punktu widzenia. Ja przytaczam tutaj głos polskich ekonomistów. W sprawach budżetowych. Konieczny jest kompromis z Unią Europejską. Ja nie mówię jaki. Oni mówią kompromis z Unią Europejską. 5 miliardów euro, które szybko wpłynie na polski rynek, plus następne, które będą około 50 miliardów euro, to jest wartość pieniądza, które będzie miało wpływ na dwie dziedziny. Ustabilizuje wartość złotego i zwiększy wartość inwestycji twardych, kapitałowych w Polsce, co jest bardzo, bardzo potrzebne, bo poziom inwestycji jest niewystarczający w Polsce. Czyli to jest jeden z warunków, na których rząd powinien sobie stawiać. Tak, musimy doprowadzić. Ja nie mówię w jakim kierunku, ale ta zgoda powinna być, żeby jak najszybciej te pieniądze trafiły do polskiej gospodarki, do polskich obywateli. Nie wprowadzać nowych transferów. To jest bardzo ważny element. I Polski Ład, szanowni państwo, wprowadza te mnóstwo nowych transferów. Stąd też jest sugestia, panie ministrze, to co myśmy proponowali jako Komisja Budżetu i Finansów, jako Koalicja Obywatelska. Przełożyć o rok ze względu na przygotowanie i ze względu na ten element inflacjogenny, przełożyć to o rok. Ja tylko podam taki przykład. Jest szacowane, że ci o najniższych dochodach na wprowadzeniu ładu skorzystają od 120 do 170 zł netto.
ale inflacja zje podobną większą kwotę. W związku z tym zastanówcie się państwo w rządzie, czy nie warto robić kroków zdecydowanych, ale jednak mających na celu opanowanie inflacji, która jest groźna i, jak ja powiedziałem, jest rakiem dla każdej z rodzin. I ostatnie dwa zdania, panie marszałku. A mianowicie, mówią polscy ekonomiści, konieczność tarczy osłonowych dla osób o najniższych dochodach oraz obniżenie podatków w dłuższym terminie niż do maja na surowce i paliwa. I dlatego, panie ministrze, chciałbym, abyście państwo przy rozważaniach dotyczących postępowań i strategii związanych z walką z inflacją, żeby nie było, że inflacja pożera nasze dochody, brali pod uwagę głos polskich ekonomistów. Dziękuję bardzo.